wielkimi krokami zbliża się koniec roku. Dla wielu osób to czas całorocznych podsumowań. Jak pan ocenia rok 2017 pod kątem przedsięwzięć i inwestycji? No cóż, rzeczywiście mamy już grudzień i do tego końca roku kalendarzowego niewiele czasu, ale śmiało mogę powiedzieć, że był to, tak jak zresztą poprzednie, bardzo pracowity rok, choć na tle poprzednich wyróżnia się on z całą pewnością tą jedną specyfiką, że mieliśmy do czynienia z większą ilością projektów unijnych, które należało opracować bardzo szybko, bardzo dobrze, najlepiej jak potrafiliśmy, bo właśnie to jest ten czas, kiedy można było aplikować o środki unijne. Ja już wspominałem kiedyś wcześniej, że tak naprawdę było dość duże opóźnienie we wdrażaniu poszczególnych programów unijnych, więc lata 2017-18 to są te lata szczególnie gorące we wdrażaniu tych projektów. No i trzeba chwytać każdą okazję. W związku z tym było dużo prac projektowych. To jeden element charakterystyczny dla tego roku. Drugi to chyba kwestie drogowe, bo temat drogowy zawsze czuły, zawsze ważny dla mieszkańców. I tu też byliśmy nieco zaskoczeni, a przede wszystkim zaskoczeni jedną informacją, że tak bardzo podrożał asfalt. A ceny asfaltu 2,5-krotnie wyższe niż w zeszłym roku znacząco utrudniały realizację ambitnego programu inwestycyjnego gminy na ten rok, bo rzeczywiście tych dróg zaplanowaliśmy do realizacji wiele. Wszystkie udało się ostatecznie zrobić, ale i nakłady finansowe poniesione na realizację tych inwestycji musiały być odpowiednio większe. Gorącym tematem były również drogi gminne, te klasyczne, takie najczęściej eksploatowane przez dużą część mieszkańców. Jeszcze takiego roku nie było. 3 razy te drogi łataliśmy, a wiem, że jeszcze jest co robić, bo jeszcze zgłaszają się mieszkańcy, aby je reperować. No, czekamy już do nowego budżetu roku 2018, żeby można było tych zamierzeń zrealizować jeszcze więcej. Ale sumując, w każdym miesiącu wiele się działo. Nie było miesiąca przestoju. Miesiące wakacyjne w samorządzie nie funkcjonują. Prawda? Są gorące w pogodzie, ale gorące również i w pracach.